1800 bodajże 43 roku nasz wieszcz Adam Mickiewicz napisał taką przepowiednię dla naszego kraju. I skąd on wtedy wiedział, bo to jeszcze nie było powstania. W 2 lata 10, gdy nadejdą te pory, kiedy z nieba ogień wytryśnie, sprawdzą się wtedy pieśni Werny Chory. Cały świat krwią się zachłyśnie. Polska powstanie z ruin powrzogi, 2 orły padną rozbite, lecz długo jeszcze los jest złowrogi, marzenia ciągle niezbyte. Gdy w lat 30 we łzach i w rozterce trwać będą zmagania ludu, na koniec przyjdzie jedno wielkie serce i samo dokona cudu. I jak on, ten nasz wieszcz, to przewidział, że w 1920 roku przyszło takie serce w piersi komendanta Piłsudskiego i dokonał tego cudu. I to jest właśnie ciekawostka. No, dziękuję. Dziękuję bardzo.